Instalacja fotowoltaiczna to rzecz skomplikowana i profesjonalna, wysokiej technologii rozwiązanie. I żeby mogła być poprawnie zamontowana, musi być oczywiście robiona zgodnie z projektem. To nie jest szafka ze szwedzkiej sieciówki. Nie łudźcie się, że po zapoznaniu się z dwoma tutorialami w internetach jesteście w stanie samodzielnie ją zrobić. A jak instalacja powinna wyglądać, jak powinien przebiegać montaż i na co zwrócić uwagę w trakcie jego trwania, opowiem i o Daniel. Człowiek, który zjadł zęby na montażu. Cześć, Daniel. Cześć. No to co powinno być w tym montażu, żeby był profesjonalny? Powinno być wiele. Pokażę Ci kilka elementów. Zaczniemy od projektu. Projekt przedstawia wizualizację, jak ta nasza instalacja będzie wyglądać. Mm-hmm. Jest wiele informacji, pełno 18 stron. Również dla instalatora, jak jest wybrany system montażowy i jak powinien go dobrze zamontować. Jasne. Tutaj mały przykład, jak projekt nie powinien wyglądać, chociaż na wielu instalacjach pewnie byśmy taki znaleźli. Okay. Kolejny element, okablowanie, ważny, bardzo ważny element, łączenie przewodów, dość istotny. Musimy dobrać do tego odpowiedni sprzęt, profesjonalny instalator musi to potrafić zacisnąć. Kolejny element, tutaj mamy przykład, na dachu leży dachówka ceramiczna, ważny, istotny element, na który musimy zwrócić uwagę, podszlifowanie dachówki odpowiednie, by hak solarny nam sobie tutaj odpowiednio leżał. A jak tego nie zrobi? No to jest ryzyko prężenia tej dachówki, konsekwencją może być pęknięcie, a pęknięte dachówki już chyba nie muszę Ci mówić, co się stanie z dachem. Jasne. Projekt, kable, dachówka, coś jeszcze? Ważny element, który stanowi o bezpieczeństwie naszej instalacji, to uziom. Wbijamy o to takie pręty. Tych prętów wbijamy na tyle dużo, żebyśmy ten pomiar uziemienia otrzymali zgodnie z normą, aby te zabezpieczenia, które widzisz tutaj za nami, miały prawo zadziałać poprawnie, no i stanowiły o bezpieczeństwie całej instalacji. O, i to jest bardzo ładna klamra, kropka nad i, bezpieczeństwo przede wszystkim, więc sami widzicie, że kilka elementów Daniel zdążył wymienić. Ja uważam i wiem na pewno, że tych elementów jest zdecydowanie więcej, to bardziej zaawansowana technologia, ale by mogła być sprawna, efektywna, musi być wykonana zgodnie ze sztuką. Trzymajcie się, cześć!